Siemaneczko, witajcie serdecznie w kolejnej części Pilarsów. Stoję właśnie przed ambasadą wailiańską, czyli dokładnie tam, gdzie sobie poprzednio skończyliśmy. I wchodzimy do środka. O, możemy bez kradzieży. Galwen Regd. Wspomnij imię Regda w Erglanfacht i usłyszysz historię o wspaniałym bojowniku o wolność, Orlaninie, który dzięki swym zdolnościom bojowym i zmysłowi taktycznemu zdołał ochronić Glanfatan w Jeleniobożu przed nadciągającymi najeźdźcami. Spytaj o niego kogokolwiek w Jeleniobożu, a usłyszysz pełne wściekłości wspomnienia o rozbojach podstępnego, używającego brudnych sztuczek Orlanina, który terroryzował jelenioborskich mieszkańców. Konflikt ten obrósł legendą, a Galwen Regd stał się jej częścią. Wojna pękniętego kamienia zaczęła się od nieporozumienia pomiędzy Glanfatanami mieszkającymi w Jeleniobożu a edyrskimi kolonistami, którzy się tam osiedlili. Wzajemne stosunki od początku były napięte, ponieważ Aerdyrczycy zajęli ziemie, które według Glanfatan należały właśnie do tych drugich. Jeśli dodać do tego zniewolenie pierwotnych mieszkańców przez kolonistów, oczywiste jest, że do wojny brakowało tylko małej iskry. Już przed wojną pękniętego kamienia zdarzały się zamieszki pomiędzy pomniejszymi grupami, ale nigdy nie był to poważny konflikt. Umyślnie czy nie, aederscy rolnicy, przygotowując grunt pod uprawę, przewrócili i rozbili jeden z rozsianych po okolicy antycznych menhirów. Glanfatanie, którzy darzyli starożytne struktury czcią i szacunkiem, zareagowali gwałtownie, prowadzeni przez wyjątkowo fanatycznego kła imieniem Regd. Choć wojna była krótka, a Glanfatanie z pewnością nie byli zwycięzcami, Regd wraz ze swymi wojownikami zdołał wyeliminować sporą liczbę kolonistów. Po wojnie Regd został mianowany Galwenem, przywódcą galfatańskich plemion. Jego zdolności przywódcze i męstwo w bitwie zapewniły mu szacunek wszystkich wspólnot. Wszystkie klany zjednoczyły się pod jego dowództwem, co umożliwiło skoordynowanie działań i przełożyło się na skuteczność tak niezwykłą, że aedyrscy koloniści żyli w ciągłym strachu przed następnym atakiem. Jego imię i reputacja stały się znane w obu krainach. W ciągu 2 lat po wojnie pękniętego kamienia Regd i jego wojska dzięki podstępom, dezinformacji i czysto partyzanckim działaniom zdołali wyrżnąć setki kolonistów. Pozostali przy życiu Earlowie słali prośby o pomoc do Farconynga, twierdząc, że coś trzeba zrobić, zanim kolejni arystokraci pożegnają się z życiem. Ale Regd wciąż terroryzował kolonistów i nie zanosiło się, by miał kiedykolwiek skończyć. Póki nie spotkał Edranga Hadreta, ma się rozumieć. Pewnie z kolejnej książki dowiemy się, dlaczego, póki go nie spotkał. Vincent Agosti. A, nie włączałem sobie podświetleń, dlatego. Co może dla ciebie zrobić skromny sługa republik? Opowiedz mi o republikach wailiańskich. Republiki są bogate na wiele sposobów. Finansowo, stylowo, kulturowo też. Gdybyś tam pojechała, nie chciałabyś wracać. Bo i po co? Tamtejsi mieszkańcy są urodziwi i uroczy. Ja siedzę tutaj, ponieważ Songretta Ducala sobie tego życzy, ale kiedy moja kadencja dobiegnie końca, odpłynę stąd pierwszym statkiem, śpiewając po drodze z radości aż do samej Selony. Jeśli to wszystko, muszę wrócić do swych obowiązków. Czym się tu zajmujesz? Moim zadaniem jako wailiańskiego ambasadora jest dopilnowanie, aby handel z Jeleniobożem pozostał silny i zyskowny. Żegnaj. No dużo się nie dowiedzieliśmy. Tu już jest kradzież. Żołnierz, dyplomata. Przypuszczam, że nic nam nie powiedzą, ale podejść możemy. Rejestr bieżących cen różnych towarów oraz kursu wymiany wailiańskiej waluty. Taka muzyka, jakby coś się miało wydarzyć. Nic. Tak jak myślałam, muszę mieć imiona, żeby cokolwiek szło. Wybrana korespondencja darczyńcy Idena.
Wyśpiewujcie fale oceanu o smutku Ondry, o jej nieodwzajemnionej miłości do nieosiągalnego księżyca. Śpiewajcie o smutkach oceanu, byśmy własne mogli zapomnieć. Pływy co dzień przypominają o tęsknocie Ondry za wielkim księżycem. Wody sięgają ku temu ciału niebieskiemu podczas przepływu, by następnie opaść, gdy dosięgnąć go nie zdołają. Pytałeś mnie kiedyś, czemu tak bardzo miłuję Ondrę. Dlaczego urodziwszy się na suchym lądzie oddaję swe życie bogini oceanów? Śpiewam o smutku oceanu, by zapomnieć o własnym. Przesłanie Ondry trafia do mego serca. Poświęcam się, by pomóc innym w zapomnieniu bolesnych wspomnień, gdyż taki dar ofiarowała mi Ondra. Kiedy straciłem córeczkę i żonę, byłem zrozpaczony, dopóki darczyńca nie zaproponował mi, że zabierze zabawki mojego dzieciątka i wrzuci je w głębiny. Szczerze mówiąc, ja i inni znani mi darczyńcy nigdy nie rozmawialiśmy z Ondrą. Zwykle zachowuje milczenie, a kiedy przemawia, używa powodzi i pływów zamiast słów. Ale śpiewamy o smutku oceanu, aby inni zapomnieli o własnym. Historia Ondry, opowieść o nieodwzajemnionym pożądaniu, naprawdę ma znaczenie dla takich jak ty i ja. Magrana nie zdoła poprowadzić cię do zwycięstwa nad smutkiem, Hylea nie zdoła zmusić cię do radości. Tylko Ondra może dać nam siłę, byśmy dali radę przetrwać, kiedy życie wydaje się być nic nie warte. To jest właśnie odpowiedź na twoje pytanie o to, czemu tak bardzo miłuję moją boginię. To było oczywiście o jednej z bogiń z Eory. No, kradać tutaj sobie możemy, jak fajnie, nie? Figurka obsydianowej lampy. O, do użycia figureczka. Zapomniałam, że tu są te figurki. Ja już chyba gdzieś tam miałam figurkę pająka. Gdzie one będą? Przedmioty fabularne? Nie. Tu są jakieś... prosiaczek. Jest figurka. Miałam czy nie miałam figurkę pająka? Albo już nawet gdzieś ją pod rękę włożyłam. Nie miałam. Ale wydawało mi się, że wzięłam pajączka gdzieś tam w ruinach. To trudno. Kto tutaj ma problemy z... Ty masz problemy z ilością zaklęć czasami? Jeszcze raz zobaczymy. Drób to raczej na pewno nie. No nic, trudno. Hełm barani. Wilcza skóra. Te składniki ciekawe tam potem do ulepszeń będą potrzebne. Może już coś umiemy w ogóle zakląć. Tanka by się przydało nam ulepszyć. Tak, tylko w jaki sposób, nie? Solidna jakość mamy. Ochronne nic nie mamy. Premie do cechy. Na sobie redukcja obrażeń plus 2. No to sobie podniesiemy to. Adra. Korona pielgrzyma. I plazma szlamu, okej. Okay. To Adry nam będzie brakować, żeby kolejne... Bo z tego co wiem, jest ograniczona liczba ulepszeń. 4 z 14 i to chyba będzie właśnie to ograniczenie. Ale pewności nie mam. A jak ty tutaj? Zaklinanie. 0, 0, 0. A ty nie masz nawet fajnej zbroi. Ochronny. Niby jest jeden, nie? Ale...
Aha, chyba już jest ulepszony po prostu. Ten też nie ma fajnej zbroi swojej. Sagani ma? Też nie. Czyli takie pomniej fabularne postacie. Lecimy dalej, więc. Byliśmy. Czy to jest wszystko? Żadnego questa, nic kompletnie. Delikatne rozczarowanie, tak bym to ujęła. Szczerze, to nie bardzo pamiętam, jakie zadania mamy. I've never been to Narsetok. Is it very cold? What creatures wander the tundra? How are your leaders chosen? Dziennik, nie, misja. Udaj się do dormitoriów Skrybów w Miedzianych Alejach. Możemy zacząć od tego. Jaskinia z wizji Frygi. Certyfikat Penhelma Kurenowi. Udało mi się dowieść fałszerstwo. Aha, to ten fałszerstwo z czytania duszy, tylko. Wygląda na to, że Penhelm przywłaszczył sobie zbroję Osrika, ale mam w ręce jego certyfikat, który posłuży mi za kartę przetargową. Kuren, enigmatyk, który podpisał się pod certyfikatem Penhelma, pracuje w domu Hadretów w Paprotnym Brzegu. A to już wiemy gdzie. Do you always ask this many questions? Najpierw miedziane aleje. Bo miedziane aleje już mamy zwiedzone jako tako, nie? Dormitorium skrybów. Jak tylko teraz się dogadać z tymi naćpanymi tutaj, nie? Koren lekko kiwa się na boki. Ciągle masz zieloną skórę, ale kaczki pouciekały. Szukam Wianny. Lubię Wiannę. Cały czas mówi o metalowych ludziach, co właściwie jest dziwne. Podałbym głowę, że nie jada śnieżnej czapy. Marszczy brew. Ja z kolei nie mówię o metalowych ludziach, a jem śnieżną czapę. Tak czy owak nie ma jej w tej chwili. Poleciała do Daru Ondry spotkać się ze swoją przyjaciółką Bessią. Nie, Klesią. Tak, Klesią. Klesia to właśnie przyjaciółka, z którą miała się spotkać. W Darze Ondry. W domu, nie w Łodzi. W pustym domu na północy. W Darze Ondry jest pełno łodzi. Powinniśmy kiedyś skoczyć powiosłować. Ach, żegnaj. To co mówiłam. Fajnie się dogadać z naćpanym mnichem. Nie wiem, czy tu by się nie udało nam okraść. Jakbyśmy sobie wybrali. Na czerwono, czyli o. Lepiej zapisać, jakby coś poszło nie tak. No i z Baldursów nawyk na C kucanie, nie? Nie wiem, czemu taki dziwny dźwięk czasami właśnie słychać. Dobrze, to odesłano nas do Daru Ondry. Kolejne zadanko. Urwisko, to przypuszczam, że jeszcze za niski poziom. Bezkresne ścieżki. Do któregoś poziomu powinniśmy tam dać radę przejść. Ruiny. Włodarz martwej krainy. O, właśnie. Redrika mieliśmy pokonać. Musimy tutaj ogólnie porobić poboczne questy, żeby ten mógł do tego archiwum zajrzeć.
They will use you, cast you off when it suits them. Never speak another word to you. Gdzieś trzeba iść, żeby tutaj w mieście sobie podnieść reputację. Dar Ondry, okej. Okay. Tu będziemy mieć całą mapę do odkrycia. Kompania handlowa, opuszczony dom, Don Kolfecka. O, to jest chyba ten Kolfecka. Samogon. Uchodźca, uchodźca. Obwoływać. Oj, ćpunki. Co ty tu robisz? To nasze miejsce. Przydałaby się szczypta. No dobrze. Chyba źle to imię skojarzyłam, ale nie jestem pewna, bo myślałam, że to jest ten Enigmata, ale... Dobra, zapiszmy. Młodo wyglądający elf patrzy na ciebie z zaskoczeniem. Nie możesz tak po prostu wchodzić do czyjegoś domu. Za kogo ty się uważasz? Kim jesteś? Elfem, który tu mieszka, a teraz się wynoś. Okej. Okay. Czyli to będzie jakieś inne zadanie? I dwie duszyczki mamy tutaj do dotknięcia. Kiedy się zbliżasz, wyczuwasz barwną historię zawartą w esencji duszy tej kobiety. Głosy z przeszłości wydają się wołać twoje imię. Oczywiście sięgamy ku duszy. Widzisz migoczące pochodnie, których światło wydobywa z ciemności cztery napięte twarze. Powietrze przecinają ostre słowa rzucane w sporze nad celowością dalszej wyprawy. Część osób chce wracać, a część iść dalej. Poruszają się ostrożnie po wilgotnej jaskini, zatykając nosy i wytężając wzrok. Nagle jedna z nich, elfka o upiornym wyglądzie, zostaje złapana w niewidoczną pułapkę i wyrzucona w powietrze. Po chwili spada na ziemię z gwałtownym trzaskiem. Grupa zostaje otoczona przez szkielety sięgające kościstymi dłońmi po żywych, którzy zakłócili ich spokój. Wędrowcy nerwowo sięgają po broń. Jest już jednak za późno. Szkielety już ich dopadły. Leżąca na ziemi elfka otwiera szeroko oczy. Widzi, jak jeden z jej towarzyszy upada. Lada moment przeszyje go starodawna włócznia. Adrenalina uderza jej do głowy i z krzykiem zrzuca się do walki. Porusza się przy tym szybciej, niż poruszałby się ktokolwiek inny, kto ocknął się chwilę temu. Z oczyma zbielałymi ze strachu wyczarowuje mur płomieni, który spala atakującego szkieleta, dając wędrowcom chwilę wytchnienia. Skalny korytarz wypełnia się migotaniem ognia, a oni, oddychając ciężko, porozumiewają się wzrokiem i szykują broń. Tym razem są przygotowani na odparcie ataku i szkielety już po kilku minutach padają się na ziemię po raz wtóry. Padają się, powinno być tylko padają na ziemię po raz wtóry, nie? Druga duszyczka. Branwen Gwyna. Kiedy się zbliżasz, wyczuwasz barwną historię zawartą w esencji duszy tej kobiety. Głosy z przeszłości wydają się wołać twoje imię. Sięgamy ku duszy. Widzisz młodą kobietę na tle rozległej, trawiastej równiny. Srebrne światło księżyca wydobywa z cienia rysy jej twarzy. Pogląda w dół, na drewnianą tratwę u swoich stóp. Na tratwie leży starsza kobieta. Jej ramiona skrzyżowane są na piersi, odkąd oczy zamknęła jej śmierć. Twarz tej kobiety, podobnie jak młodszej, jest ciemnoszara. Na jej głowie znać te same zakrzywione narośla, ale na tym kończy się podobieństwo. Młodsza kobieta zdejmuje z szyi zmarłej wisior i sama go zakłada. Platynowy medalion przedstawia półksiężyc zanurzony we wzburzonej fali. Symbol bogini Ondry. Kobieta spycha tratwę z porośniętej trawą plaży wprost na falę.
Stoi jeszcze w wodzie i patrzy, jak tratwa znika na horyzoncie, a srebrzysta łza spływa jej po policzku. Indeed, though after 5 years, I'll be ready for a break. It is true. You have been at it far longer than I. Where will you go next, when you have all the world to choose from? Home, of course. Lay low. Kto by się spodziewał, nie? What's this? Opuszczony dom. Okej. Prawo czy w lewo? Automatycznie, jak się człowiek skrada, to by szeptał. To Dwyna. Po wejściu do izby widzisz kilka stłoczonych osób. Stoją w gotowości i z bronią w ręku, ale bez jednolitego ekwipunku jak rycerze Tygla. W centrum grupy jedna kobieta stoi z kiścieniem w ręku nad drugą. Pochukuje nad skuloną postać. Pochukuje na skuloną postać. Masz tu całe stronice badań. Mam uwierzyć, że to tylko notatki? To nic ważnego, przysięgam, to tylko moje notatki. Słyszysz bolesny trzask, kiedy kobieta policzkuje swoją ofiarę. Wiemy, że spotkała się z rycerzami Tygla. Myślisz, że tylko oni się liczą w tym mieście? Nie bez powodu nazywają nas dwunastką. No już, nie zamierzam pytać ponownie. Jeden z jej towarzyszy szturchają. Kobieta odwraca się i widzi, że się przyglądasz. Oczy jej się zwężają. Nie wtrącaj się. Wypuść ją, a ja udam, że nic tu nie zaszło. Za późno. Okej, no, powalczymy. Poziom jakiś, cośkolwiek, wiadomo, nie? Okej. Okay. Tank, który powinien iść pierwszy, nie szedł pierwszy. Zwierzątko, jedno, drugie. Gdzie tu jest jakiś maguś od nich? Tu będzie chyba kapłan jakiś, nie? Dobra. Ty oślepisz tego. Źle wybrałam trochę. No ci mi zablokowali tutaj. Mhm. Chociaż w tego już trafię. Tego też. Ty błogo rzucisz. Rykoszety, minolety. Nie widzi, tu widzi. Ale fajne zaklęcie, dobra. Obróciłabym sobie ten ekran, ale się nie da. Dobrze. Tak zrobimy. Wszyscy na tego, żeby skupić się na jednym. A teraz sobie porozdzielamy, nie? Lekkie obrażenia. Ty byś się musiała troszkę uleczyć, ale... A, bo ty stoisz w ogóle tutaj, no to... Jak ty masz walczyć, nie? Teraz możesz. Nie wiem, czy to było moje, czy ich. Raczej automatycznie nikt mi czegoś takiego tutaj nie rzucił. Dobrze, to tak. Tylko Sagani jest troszeczkę chora. What?
Dobra, dystansowcy w tego. Zwykłe minoletki. No to dobra, ci już nie muszą w tego. Wszyscy. O. No to chyba nie będziemy lubiani przez dwunastkę, nie? Coś tak mi się wydaje. Wianna ma posiniaczoną twarz, a oczy szeroko otwarte z ulgi i osłupienia. Nie wiem, kim jesteś, ale dziękuję ci. Gwałtowne, urywane oddechy przerywają jej słowa. Byłam pewna, że mnie zabiją. Ociera łzę z policzka i krzywi się, kiedy dotyka siniaka. Co się tu stało? Idąc tu, sądziłam, że spotkam się z... przyjaciółką z Republik. Najwyraźniej wpadłam w pułapkę. Potrząsa głową. Dwunastka musiała mnie obserwować od pewnego czasu. Pracowałam nad specjalnym projektem dla rycerzy Tygla, którzy nie zachowali ostrożności, nawiązując ze mną kontakt. Odnośnie tego projektu. Wiąże się on z dość rzadką gałęzią animancji. Nie obraź się, ale bez zgody komendanta Cleavera nie powinnam wdawać się w szczegóły. To w końcu jego zlecenie. Śmieje się nerwowo. Widzisz przecież, w jakie tarapaty wpędziła mnie jedna drobna niedyskrecja. Opowiedz mi o sobie. Studiowałam animancję w Ozi, w Republikach Wajliańskich. Do Zatoki Buntu przybyłam, żeby zapoznać się z tutejszymi postępami w tej dziedzinie. Ale zamiast iść do Leczniczy Dusz, w Paprotnym Brzegu, znalazłam posadę skryby w świątyni Waela. Mam tam dostęp do wielu rzadkich rękopisów, których większość animantów nigdy nie widuje. Wzrusza ramionami. Oczywiście nie mogę się wychylać. Pilnuję, żeby główny bibliotekarz i moi koledzy nie dowiedzieli się, nad czym pracuję. Idźmy stąd. Przygryza pękniętą wargę. Komendant Cleaver z Bractwa Rycerzy Tygla czeka na wyniki moich badań. Sporo już dla mnie zrobiłaś, ale czy możesz jeszcze mu je zanieść? Trzymałam je przy sobie, żeby nie wpadły w niepowołane ręce, ale sama widzisz, jakie są tego skutki. Skinieniem głowy wskazuje zwłoki do dwyny. Zabrała mi je, kiedy przybyłam. Bierze głęboki oddech. Nie musisz na mnie czekać. Sama się stąd wydostanę. Coś tutaj mamy. Ciężki pancerz, jakiś wyjątkowy. Dobra. Badania. Na tych stronach znajdują się wyniki badań Wianny nad engwitańskimi technikami łączenia materii z esencją. Wygląda na to, że opracowała metodę w oparciu o swoje studia nad animatami. Na pierwszej stronie widnieje nota zaadresowana do kogoś o imieniu Dunstan. No nie tu. All right then. Nice and quiet. I'll take a look. W sumie nie obeszłam całego, ale chyba już by odkryli. Tu jeszcze. Aha, tu już zaglądałam. Dom Oddy. Tu byśmy musieli iść, żeby tak sobie wszystko po kolei sprawdzić. Nice and quiet. Uchodźca. Odda. Kradzież. Kobieta wygląda, jakby nie spała od wielu dni. Jej włosy przypominają wronie gniazdo, a pod oczami ma cienie. Niespokojnie zerka na drzwi. Jej oczy rozszerzają się pod wpływem nadziei zmieszanej z lękiem. Jesteś tu w sprawie Derina? Nie, ale jeśli mogę w czymś pomóc, zrobię to. To mój syn. Jego ojciec Wejt 2 dni temu zabrał go na ryby i od tamtej pory ich nie widziałam. Sąsiedzi nie pomagają, a strażnicy miejscy rzadko kiedy zaglądają do daru. Sama poszłabym do doków poszukać, ale nie mogę zostawić niemowlęcia. Jej wzrok wędruje ku kołysce. Kobieta zniża głos. Przez te zamieszki koło Zamtuza nie odważę się wynieść z domu próżno zrodzonego dziecka. Masz próżno zrodzone dziecko? Odpowiedź wypisana jest na jej twarzy.
Dziedzictwo Weidwena jest równie silne w Zatoce Buntu jak w każdym innym miejscu. Ludzie są przerażeni i szukają winnych, czy to wśród kobiet w Zamtuzie, czy też w rodzinach tych biednych dzieciątek. Miło by było, gdyby wtrącili się jacyś bogowie i naprawili to wszystko, ale może to tylko moje zdanie. Wzdycha i patrzy na nieruchomą kołyskę. Nie pochwalam tego, co dzieje się w lokalu Maei, ale ataki nie przyniosą nam miłosierdzia bogów, przez to tylko trudniej zarobić na życie. Opowiedz mi o ich zniknięciu. Co chcesz wiedzieć? Opowiedz mi o Derinie. Przez jej twarz przebiega cień uśmiechu. Jest odważnym chłopcem, choć może trochę zbyt zuchwałym, ale zawsze był posłusznym synem i grzecznym bratem. Ma ciemne włosy, bystre oczy i uśmiech na podorędziu. Kiedy go znajdziesz, na pewno rozpoznasz go w mgnieniu oka. Opowiedz mi o Wejdzie. Krzywi się i odgarnia z twarzy pasmo tłustych włosów. Czasami nie wiem, czy mam się cieszyć, czy smucić, że w ogóle wraca do domu. Przez większość czasu wydaje pieniądze na chlanie w burdelu. Odkąd powraca wzrokiem do cichej kołyski. Gdzie ich widziałaś po raz ostatni? Wejd miał zabrać Derina na połów przy dokach. To było 2 dni temu. Nie mam więcej pytań. Wrócę, jak coś znajdę, bo oczywiście powtórzyło się to, co było wcześniej. Odda zamyka zmęczone oczy, prawdopodobnie po raz pierwszy od 2 dni. Nie wiem, jak ci dziękować. Nie mam czym się odwdzięczyć, ale niech Ondra cię błogosławi za wszelką pomoc. Ma coś tutaj. W 2 miejscach w dodatku. Staniemy za nią, teoretycznie. I znowu C. No dobra, troszkę to dziwne. Słony maszt. Knajpka. No ale tak przejdziemy, nie? Żeby te domki... Trochę nie tak. Never know I'm here. O, w ogóle warownia nam się zaświeciła. Zaświeciła się i... Zebrano daninę, bandyni zrabowali 428 sztuk. Zarobek 456. Aha, chyba to. No, bo cały czas było żadnych nowych wieści, żadnych nowych wieści. Czyli będziemy zarabiać na warowni. Super, nie tylko wydawać. Dusza. Jak mam tam zejść to? Aha, jakoś zejdę. Jak za bardzo naokoło pójdą i pominą. Łap jego sakiewkę i w nogi. Bandyci uciekają. Szlachcic. Eleganckie odzienie tego mężczyzny jest poszarpane, a ze świeżej rany nad okiem cieknie mu krew. Usiłuje się podnieść, ale ramię mu drży. Krzywi się z bólu. Pomóż mu wstać. Dziękuję. Ciężko dyszy, stając na nogi. Moja głowa. Nie mogę uwierzyć, że zaatakowali cię na środku ulicy. Ja też nie. Powoli wyciąga przed siebie jedną nogę, krzywiąc się na widok zdartego kolana. To niespokojna część miasta, ale Hołota nigdy wcześniej nie była taka agresywna. Nawet noc Iquali nie jest tego warta. Odchodzi, utykając. Kto to jest Iquali, nie? Nikogo tu nie pominęliśmy chyba, nie? To jest ten słony maszt, ale idziemy tą duszyczkę sobie dotknąć. Muszę pamiętać tylko od czasu do czasu sobie zapisać. Łatwo się zapomnieć w takiej grze, a później, nie wiem, 20 minut się wracać, jak coś się źle zrobi. Niefajnie.
Dobra. Przed tobą leżą zwłoki młodego chłopca, częściowo pokryte piaskiem i wodorostami. Jego zesztywniałe dłonie zaciśnięte są na sztylecie. W pobliżu kręci się dusza, zdezorientowana i zagubiona w nadmorskiej mgle. Sięgnij w stronę duszy. Sięgasz do duszy, która rzuca się na ciebie. Rozjarzona mgła uderza w powietrze wokół ciebie. Nie jest w stanie cię dotknąć, ale czujesz, jak emanuje słabym, niekontrolowanym gniewem. Już dobrze, chcę ci pomóc. Dusza migocze. Zbliża się do ciebie z początku nieco bojaźliwie. Kiedy cię otacza, czujesz zachwyt, strach i radość zbiegania pomiędzy statkami w samo południe. Nagle dusza kieruje cię w stronę uliczek niedaleko słonego masztu. Wymalowane kobiety kręcą się pośród mężczyzn widocznych w świetle latarni. Ojciec poszedł się napić, jak zwykle zresztą. Mówił, że wchodzi na parę minut, ale minęło już kilka godzin. Mężczyzna pilnujący wejścia tylko się roześmiał, kiedy usiłowałeś mu to wyjaśnić. Zawsze są tylne drzwi. W alejce dwóch mężczyzn zapędziło kobietę w kąt. Na jej policzkach widać strugi łez. Jest przyparta do muru i odwraca wzrok. Powoli przysuwają się bliżej. Robisz krok w przód. Mężczyźni prawie cię nie zauważają, ale kobieta patrzy na ciebie błagalnie. Takie spojrzenie widziałeś już u nękanych przybłęd. Także u własnej, próżno zrodzonej siostry, kiedy ojciec wyjął ją z nieociosanej kołyski i włożył do miednicy pełnej wody. Tamtego dnia byłeś odważny. Nóż jest zapasem Zbira. Nagle jest w twoich rękach, a zaraz potem w jego udzie. Jesteś drobny i szybki, ale niewystarczająco szybki. Palce wbijają się w twoje ramię, a zabłocony bucior pędzi na spotkanie twojej twarzy. Wtedy wszystko tłumi zimna, słonawa woda. Dusza odsuwa się od ciebie, pulsuje pytaniem. Nie żyjesz, musisz to zrozumieć, żeby móc przejść dalej. Albo to życie jest niesprawiedliwe, następne pewnie też takie będzie. No i ostatnia możliwość, byłeś bardzo odważny, bogowie wynagrodzą ci to w następnym życiu. I to sobie wybierzemy. Dusza Derina wydaje się chłonąć tę myśl, po czym niknie w morskiej mgle skrywającej port. Przed tobą leżą zwłoki młodego chłopca. Częściowo pokryte piaskiem i wodorostami, czyli to samo. I możemy wziąć sztylet. Drobne dłonie chłopca są sztywne, ale udaje ci się uwolnić sztylet. Jest zbyt duży i kosztowny, by mógł należeć do niego. Na rękojeści wyryta jest litera B. Rozumiem, że będziemy szukać mordercy chłopca. Ej, właśnie, tak to biegam. Może tu są jakieś skrytki. Hello? He. Przeczucie miałam, dobra. Solidne beru. A tą zbrojkę w ogóle miałam, zobaczyć co to. Arubrekr. Wyjątkowa jakość, ciężki pancerz. RO 10, mierzone 13, kwas 8, odzyskiwanie gotowości minus 50, szybkość ruchu plus 1. O. Odbicie ataków dystansowych plus 10. Ta solidna brygantyna była wielokrotnie wzmacniana przez aederską poszukiwaczkę przygód, do której kiedyś należała. Ten grubo watowany pancerz nazwany został Arubrekr, łamacz strzał. Dobrze służył swojej właścicielce, póki nie stała się zbyt pewna siebie i nie pozwoliła przeciwnikowi podejść zbyt blisko. Choć łamacz strzał chronił ją przed pociskami, nie zapewnił podobnej ochrony przed ciosem buławą w boku głowy. Jaką ty masz zbroję w ogóle? Ciężki pancerz. Okej. Okay. Teraz masz obrony. To samo. Nic się nie zmienia. Dziesięć, trzynaście, osiem. A tu jest jedynie ta szybkość ruchu i odbicie ataków dystansowych. Okej, rozumiem.
Animat. Co to jest? Tak w mieście? Zguba deszczu, okej. Okay. Na to nie byłam przygotowana. Dobra, niedźwiadek do zguby. Lisek do tego animanta. Eder, no najlepiej całą trójkę na siebie. Ty. Do zguby. To co, zgubę chyba najpierw, nie? Z tego co kojarzę, to nie są przyjemnymi przeciwnikami. Dobra, musimy najpierw w sumie podejść, żeby wiedzieć. Oj, 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 jeszcze ich więcej. Zobaczymy, czy można przewrócić animantę. Zguba ma na razie lekkie obrażenia. Strzelone, strzelone. Strzelone. Już ma średnie. O nim zapominam, bo on te strofy tak długo sobie ładuje. No ty chyba musisz sobie magiczną osłonkę wrzucić. Jakieś leczonko obszarowe? Tu? Zguba padła? Jeszcze nie. Oj, oj, oj. Ktoś nie chce paść. O, w końcu mamy. Czy ona się uleczyła w jakiś sposób? Nie, bo to nie ta była. Chyba. Kapłanik. Sagani, no najlepiej w kogoś, kto jest daleko. Bo bonusik za odległość. To samo ty. Mało zaklęć tymi mam. Ta w sumie powinna bić tego, co Misiu, czyli Misiu. Z tego, co kojarzę, ostatnio wybraliśmy jej taką pasywkę. Niewrażliwość na coś. Dobra, bo się mały bałagan zrobił. A to już o. Wszyscy mogą w ostatniego. Wow, wow. Tylko teraz jakby była kolejna walka, to trochę będziemy mieć problem. Szpic engwitańskiego berła. Ten przedmiot wygląda jak górna część berła. Z jednej strony widać krótki, spiralny szpic służący do przytwierdzania zwieńczenia. Nie idzie.
Eh? Nasada inwitańskiego berła. Muszę przestać do schowka to brać, bo potem nie wiem, gdzie tego szukać. Chyba do jakiegoś kowala będzie można, nie? Bo to są przedmioty fabularne. Oczywiście pcham się dalej, nie? Przypuszczam, że będą przeciwnicy, no ale... Chociaż niekoniecznie. No tak jakby koniecznie. Dobra. Przestańcie się skradać przede wszystkim. Eder. Niedźwiadek. Błąd. Eder. Niedźwiadek. Lisek. Błogosławieństwo dla nas. I okej. Palące rany? Nie wiem, to raczej nie zadziała na animantów, ale... Animaty. Nie animantów. Czy dusze mają? Też nie wiem. Eder, co ty tak dostajesz? Kto to? Lekkie, średnie, okej. Ciekawe, czy ogień coś im w ogóle zrobi, bo nie wiem, jak to tutaj funkcjonuje. No i zmarnowane zaklęcie, nie? Bo. Wszyscy na... Mój misio nie żyje? Wybranego mam Liska i chcę podnieść drop. Margrin's fire casts light in dark places. Trzonek Engwitańskiego Berła. Okej, okay, mamy wszystkie trzy części. Myślę, że powinniśmy sobie wrócić. By nie pomylić kolejności, dokładnie tam, skąd przyszliśmy. Bo questa na to berło jeszcze nie mamy. Mam nadzieję, że będzie można tutaj odpocząć. Chociaż jak to Zamtus, to nie do końca jestem pewna. Złoconej Doliny nic takiego nie ma, tylko Balaruna, wiejska dojarka, znała się na rzeczy. Okej. Okay. Najpierw mamy tutaj duszyczkę do dotknięcia, widzę zaraz po prawej. Visit new lands, see the sights. I do love travel.
Kiedy się zbliżasz, wyczuwasz oczywiście barwną historię. Sięgamy ku duszy. Jest to kapitan Pepperjack. Widzisz, jak dziób statku przeszywa pokład innego, przewożącego wajliańskie przyprawy handlowca. Roztrzaskane drewno fruwa po pokładzie, a załoga pogrąża się w panice. Piraci przeskakują na statek w ułamkach sekund, zorganizowani, gwałtowni, ze złotymi kolczykami. Członkowie załogi zostają poturbowani i zepchnięci z pokładu, gdy wkracza na niego piracki kapitan o psich uszach. Łowy rozpoczynają się dokładnie w momencie, gdy woda przedostaje się na uszkodzony statek. Większe skrzynie z ładunkiem zostają zignorowane na rzecz mniejszych i delikatniejszych pudeł i słojów. Woda sięga kostek kapitana, który czeka, aż wszyscy członkowie pirackiej załogi powrócą na swój statek ze zdobytym łupem. Odliczywszy ludzi, bierze rozpęd i przeskakuje po linie na pokład własnego statku, zanim ofiara rabunku całkowicie pogrąży się w odmętach oceanu. Załoga wrzaskliwie świętuje, a wiwatując przebiera w wajliańskich przyprawach. Na Fancygtonie będzie dziś uczta. Wycofaj się. Troszkę tutaj osób z imionami jest. Najpierw jednak chcę duszyczki, żeby nie pominąć. No i mamy dwie kolejne. Kiedy się zbliżasz, wyczuwasz barwną historię oczywiście i sięgamy ku duszy. Widzisz pochyloną nad kieliszkiem wysoką kobietę. Siedzi samotnie w zaniedbanej oberży. Garstka pozostałych bywalców szynku trzyma się od niej z daleka. Nawet oberżysta, podając jej kolejne trunki, starannie unika jej wzroku, czego ona zdaje się nie zauważać. Nagle do środka dumnie wkracza mężczyzna, który natychmiast zwraca na nią uwagę. Władczym skinieniem pozdrawia oberżystę i siada tuż obok kobiety, której biust budzi w nim wyraźne zainteresowanie. Ona odsuwa się od niego, ale mężczyzna nie ustępuje. Sięga dłonią i dotyka jej kolana. Chwilę później leży przygwożdżony do podłogi, porażony i nieruchomy. Gdy próbuje wstać, powstrzymuje go przed tym przyciśnięty do gardła but kobiety. Ta zaś unosi tylko brew i patrzy na niego zimno, gdy ten błaga o litość. Zdejmuje nogę, gdy jej ofiara już zdążyła pokryć się purpurą. Następnie wraca do swojego kieliszka, pozwalając uciec mężczyźnie, którego odprowadzają teraz pełne dezaprobaty spojrzenia. Klienci oberży kiwają głową, jakby tego właśnie się spodziewali. Dlatego na nią tak patrzyli. Teraz nie wiem, którego brałam, ten Louis czy Omedana. No to była ten Louis. To teraz Omedan. Kiedy się zbliżasz, wyczuwasz barwną historię oczywiście i sięgamy ku duszy. Widzisz zgliszcza pomieszczenia. Po środku stoi mężczyzna. Wokół jego stóp widnieje wypalona podłoga, a dym unosi się z nadpalonej szaty. Dookoła pogorzelisko, połamane szafki, porwane i spalone księgi, rozbite w drzazgi krzesła i stół. Ściany są popękane, a przez niewielką dziurę w dachu sączy się światło. Wszystkie okna są potłuczone, a z leżącej w rogu kamiennej podłogi lampy wycieka zbierająca się w kałuże nafta. Mężczyzna rozgląda się wokół, szacując szkody. Patrzy przelotnie na pięć ciał leżących pośrodku zgliszczy, powykrzywianych, spalonych i prawie nie do odróżnienia. Odwraca się w stronę jedynego ocalałego, który tkwi pod ścianą, z nogami i miednicą zmiażdżoną ciężką, kamienną belą. Umierający patrzy pustym wzrokiem z nadbeli, a krew wypływa z kącika jego ust. Mężczyzna pochyla się nad nim i zagląda mu w oczy. Nikt inny nie może posiąść tej wiedzy, mówi. Ranny mężczyzna otwiera usta, jakby chciał przemówić, ale tamten już odchodzi. Opuszcza dłoń na boki i wypowiada krótką frazę, atramentowa. Kropla pada z jego palców na ziemię i rozrasta się w wielkie, powiększające się koło czarnej energii. Gdy koło przemieszcza się nad nim, mężczyzna przechodzi przemianę. Jego skóra staje się poszarzała i ziemista, a ciało wyschnięte i pomarszczone. Rozszerzające się koło obejmuje go i znika w mgnieniu oka, a jego ciało, które przemieniło się w proch, zapada się pod własnym ciężarem. I wycofaj się. Do góry na razie nie idę. Jak pójdę do góry, to będą osobno duszyczki. Już
Jeszcze tu na lewo tylko zobaczymy, czy jakaś duszyczka się błąka. Nie wiem, czy będziemy mogli tu wejść. Możemy. Poczekamy, aż całkiem kółeczka się zrobią przezroczyste. Tu nawet nie trzeba okradać. Imperium Aederskie, część pierwsza. Początki. My chyba mieliśmy część drugą, ale wezmę i zobaczę. Aederskie dialekty. Nie wiem, czy to idzie jakoś posortować. Efekty, efekty, rodzaj przedmiotu. Okej. No dobrze, no przeczytamy sobie. Nie wiem, czy było część druga. Aederskie zwyczaje. Dobra. Około 2020 roku AI, to jest Anno Irokko chyba to było, tak? Grupa plemion zwanych Ludem Jelenia zjednoczyła się, tworząc nową cywilizację o nazwie Królestwo Aederu. Niewielkie i rozproszone po całej krainie plemiona wiedziały, że zjednoczenie okaże się dla nich zbawienne. Wodzowie poszczególnych plemion zostali doradcami wspólnie wybranego króla. Każdy doradca wciąż był panem swego ludu, lecz każdy pan bezpośrednio odpowiadał przez Farconyngiem, pierwszym królem, od Fair co Ning. Ta decyzja okazała się niezwykle trafna. Królestwo Aederskie kwitło, rozszerzało się o kolejne ziemie, budowało potężne szlaki handlowe. Znane było z przebiegłych, ale i uczciwych ludzi interesu. Kraj kwitł w spokojnej atmosferze, bez sporów. Zdarzały się czasem tylko drobne utarczki z sąsiadującym elfim królestwem Kulklinu. Nie minęło wiele czasu, a aederski lud zaczął studiować animancję. Choć jeszcze niezbadana, stała się ona dziedziną przerażającą i ekscytującą, a aederscy uczeni dostrzegali w niej ogromny potencjał. Potencjał ten zaczął wydawać owoce w 2260, gdy grupie uczonych wspólnymi siłami udało się przenieść ducha niedawno zmarłego człowieka do innego ciała, tworząc tym samym pierwszego nieumarłego. Dokonanie to spotkało się z szybkimi i zdecydowanymi reakcjami. Zarówno król Aederu, jak i kościół Wediki potępili to wydarzenie, a nauka animacji została zakazana. Miała już nigdy nie być praktykowana na aederskiej ziemi. Konflikty z Kuklinem nabierały na sile, eskalując do niewielkiej wojny w 2398. Po jej zakończeniu podpisano traktat, zgodnie z którym Królestwo Aederu połączyło się z Kuklinem, tworząc Imperium Aederskie. Gdy rozwiązano polityczne i militarne spory, Imperium Aederskie mogło wreszcie aspirować do miana potęgi gospodarczej. Ponieważ Imperium dysponowało zasobami, których próżno szukać w innych częściach świata, jego szlaki handlowe stały się najbardziej dochodowymi ze wszystkich. No to idziemy teraz sobie podyskutować. Duży Durmsej. Dobra, zacznijmy od jednej strony, bo żeby się nie pogubić. Duży Durmsej. Orlanin wydaje się lekko utykać. Nie odzywa się, ale przystaje i obserwuje cię z zainteresowaniem. Co ci się stało w nogę? Tylko się śmieje i kręci głową. Aha, dobra, rozumiem. Ile? Podnosi w górę 5 palców. Zapłać 500, skoro tyle chcesz. Nie jestem zainteresowana. Rozumiem już. W końcu w Zamtuzie jestem. Oriko. Oriko przykuwa twoją uwagę. Z jednego ucha zwisa mu złota obręcz, a kiedy zmierza w twoim kierunku, wytworna szyta na miarę odzież cicho szeleści. Nie wiem, co robić. Jak mógłbym pozwolić sobie na spędzenie czasu z tak bajecznym stworzeniem? O czym ty mówisz? O twoich wspaniałych oczach i doskonałych ustach. Doprawdy, zamykanie ich powinno być zakazane.
Przeciąga palcem po idealnie symetrycznej bródce. Co Oriko może dla ciebie zrobić? To od ciebie zależy. Niektórych rzeczy trzeba doświadczyć, by w nie uwierzyć. Ciekawe ile. Za wieczór, który będziesz wspominać nawet w następnym życiu, wezmę zaledwie 300 pandów. Okej, innym razem. Ma-ea. Aumałanka przygląda ci się podejrzliwie. Jedną dłoń trzyma w napięciu u boku, ale kiedy się zbliżasz, odpręża się i obdarza cię przyjaznym, choć znużonym, uśmiechem. Większość osób tak wyglądających szuka kłopotów. Ty ich nie szukasz, prawda? O jakich kłopotach mówisz? Niebieskie symbole na jej twarzy marszczą się od grymasu. O takich, które szkodzą interesom. Miejscowi chuligani zaczęli dręczyć moich ciężko pracujących chłopców i dziewczęta. I naszych klientów. Zaczęli się pojawiać po wysypie próżno zrodzonych i teraz odstręczają mi stałych klientów. Mierzy cię wzrokiem, drapiąc się po podbródku. Niewielu obchodzi, co dzieje się w miejscach takich jak Dar, ale ponoć ty jesteś wyjątkiem. Rycerze są zbyt zajęci węszeniem wokół Duke'a Aevara, by pomóc nam szaraczkom z Daru. Zresztą wolę unikać tej ich biurokracji. Nikogo nie wolno dręczyć. Położę temu kres. Maea przygląda ci się, przyciąga cię bliżej. Te zbiry zwykle łażą grupami, co sugeruje, że to nie są przypadkowe incydenty. Wielkim palcem dotyka twojej piersi. Ty położysz kres atakom, a ja ci się pięknie odwdzięczę, mruga. Rozumiesz? Wolałbym porozmawiać z tą strażniczką o szerokich biodrach, ale powinniśmy obronić jej ludzi. Mam kilka pytań. Dawaj. Co wiesz o tych atakach? Skinieniem dłoni wskazuje na drzwi. Wejrzyj na zewnątrz. Te zbiry tylko czekają, by przyczepić się do wchodzących lub wychodzących. Ocenia cię wzrokiem. Ale może tobie pozwolą przejść. Opowiedz mi więcej o swoich interesach. Masuję sobie kark. Przez to zamieszanie interesy nie idą tak dobrze, jakbym chciała. Prowadzę uczciwą działalność, próbując zapewnić ludziom trochę odpoczynku i relaksu. Kiwa głową i cisza głos. Jeśli mi pomożesz, postaram się załatwić ci specjalną zniżkę. Czy mogę zapytać o coś jeszcze? Niebieskie symbole na jej twarzy wykrzywiają się w porozumiewawczym uśmiechu. Co mogę zrobić dla tak uroczej niewiasty? Opowiedz mi o tym miejscu. Myślałam, że wszystko jest jasne i przejrzyste jak kryształowa woda pod dokami. Śmieje się. To jest Słony Marsz, najsłynniejszy dom rozrywki w Zatoce Buntu. Mamy napitki i łoża oraz dobre towarzystwo, w którym możesz się cieszyć jednym i drugim. Oczywiście klub rycerskich i poważnych galantów jest na górze. Znajdziesz tam także kilkoro najciężej pracujących chłopców i dziewcząt w Zatoce Buntu. Czy ktoś z twoich stałych klientów chciałby trochę zarobić? Owszem, chociaż zaraz wszystko wydadzą. A, na zasadzie poszukiwacza. Dobra, odpoczniemy, póki pamiętamy. Zręczność 1, percepcja 1, kondycja 1, atletyka 2. Kondycję weźmiemy. Zapomniałam, że to można przewinąć, po prostu klikając. Well met, friend. Przybywam tu po odrobinę spokoju, okej. Okay. Spokoju czy hałasu, jak sobie chcesz, pod warunkiem, że zapłacisz z góry. Mam dziewczęta, chłopców i kilkoro takich, których płci nie jestem pewna. I ci pogadaj z kimś, kto ci się podoba. No, chyba że podoba ci się Serel. Wtedy możesz to załatwić ze mną. Co możesz mi powiedzieć o Serel? Śmieję się. Pewnie jesteś w mieście od niedawna, kochaniutka. To po prostu najbardziej pożądana dziewczyna w dystrykcie. Jeśli chcesz spędzić z nią trochę czasu, daj znać. Bierze 1000 za noc, ale jest warta każdego panda. A przynajmniej tak powiadają. Masz na nią ochotę? Szturchnęła cię pod żebra. Najlepiej wydane pieniądze w darze. Może innym razem. Na początku każdy tak mówi. Żegnam. Z tego co kojarzę, to chyba jakieś zadanie z nią będzie. Ale mamy tutaj Wejda. Wejd ma zaczerwienione powieki i nieobecny wzrok. Wpatruje się w brudny kufel, jakby czegoś szukał. Wzdryga się i bierze kolejny łyk. Wyjdź Wejda za kołnierz. Wejd robi zamach, a jego pięść przelatuje o stopę od twojego ucha. Impet przewraca go na podłogę. Powoli wstaje, opierając się o bar, by zachować równowagę. Jego oczy są pełne wstydu i pogardy dla samego siebie. Czego ode mnie chcesz? Twój syn nie żyje. Derin bronił jednej z tutejszych kobiet przed grupą zbirów. Wejd wydaje się patrzeć przez ciebie. Mój chłopiec zginął, kiedy byłem tutaj? Odda, moja żona. Zawsze mi mówiła, że doprowadzę do tragedii, ale nie sądziłem...
Tego już nie zmienisz. Musisz iść naprzód ze swoim życiem. Ach nie, równie dobrze mogłeś go sam zabić. Właśnie tak powiem wszystkim dookoła. Nie no. Musisz powiedzieć Oddzie, co się stało. Jaki w tym sens? To koniec. Nasz syn nie żyje i ona nigdy nie przyjmie mnie z powrotem. Tu jest moje miejsce. Taki. Lilinę z dwie wargi. Opiera się o bar, stukając pomalowanymi na czarno paznokciami o drewno. Co podać? Czy ktoś z twoich stałych klientów szuka pracy, a to jest też najemnik? Co możesz mi powiedzieć o tym miejscu? Unosi brew. Każdy zamorski żeglarz i chłop z okolicy wie o Słonym Maszcie. To najsłynniejszy zamtus w Zatoce Buntu. Wskazuje na Aumałankę. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, porozmawiaj z Mają. Czyli tu tylko się napić. Czyli musimy zanieść matce niestety smutne wieści, że jej syn zginął. Giefa. Chyba będzie kolejna. Nie jesteśmy stąd, co? Głos młodej kobiety rozbrzmiewa zuchwałym akcentem z daru Ondry. Potrzebujesz miejscowej dziewczyny, która pokaże ci największe atrakcje. Masz szczęście, bo jestem jedną z nich. Jesteś miejscową dziewczyną czy największą atrakcją? Śmieję się. Jedno i drugie, skarbie. Co jeszcze umiesz robić tym swoim sprytnym językiem? Jakie miejscowe atrakcje polecasz? Giefa mruga. Wolę pokazywać niż mówić. Okej. Ciekawe po ile. 200 za mój czas. Jest wart każdego miedziaka. Może innym razem. Kucharz. Myślałam, że tu już byłam. Ale kucharz ma kucharz, więc raczej, no właśnie, nic nie będzie. To idziemy jeszcze na pięterko. Lrinia. Krasnoludzka dziewczyna podnosi rąbek spódnicy, by pokazać ci dobrze umięśnioną nogę. To będzie dla ciebie zupełnie nowe doświadczenie, wierz mi. Co masz na myśli? No cóż, mogłabym całą noc spinać się na kogoś tak postawnego. Klepie cię po gładkim, jędrnym udzie. Ile? 600 miedziaków za noc, która wyciśnie z ciebie ostatnie soki. Nie teraz. Sprawdzimy wszystkie ich ceny, nie? Equali. Złociste oczy bladej elfki mają kolor zimowego zachodu słońca. Chłodną dłonią dotyka twojego policzka. Wygląda na to, że przybywasz z daleka. Pozwól, że pomogę ci odpocząć. Opowiedz mi o sobie. Przybyłam do Zatoki Buntu z pokrytych lodem ziem na południowym krańcu świata. Niewielu z nas ośmiela się podróżować tak daleko na północ, ale też nikt nie umie rozgrzać zimnej nocy tak jak my. Po ciemniałym barze jej skóra jakby promienieje. Ile? Kąciki jej cienkich ust unoszą się w górę. Zaledwie 500 pandów za najbardziej tajemniczą sztukę południa. Nie dziękuję. Nie mamy pieniędzy na bzdury, nie? Aldwyn. Długie włosy elfa okalają wystające kości policzkowe oraz długi wąski nos. Nie co dzień się zdarza, by w klubie tak zapachniało świeżością. Kim jesteś? Pochodzę z Jelenioboża i jestem ekspertem w sztuce miłości. Jeżeli pragniesz doświadczenia i finezji, nie musisz szukać dalej. Owija smukłe palce wokół pucharu wina. Ile? Zaledwie 600 pandów na mój chleb powszedni. My zaś zakosztujemy miłości. Okej, pójdę już. Sala specjalna jest dostępna tylko dla stowarzyszonych. Jeśli chcesz wejść, musisz pokazać mi dowód swojego członkostwa. Okej, rozumiem, że nie wejdziemy. Kradzież. Jakieś skrytki. Jest takie łóżko, tak? Że nie umie tam iść. Okej. Tu są... A, to jest Serel, okej, rozumiem. Jeśli chcesz się spotkać z Serel, porozmawiaj z Mają.
I'll see what I can find. To tu są jeszcze prywatne. Ja myślałam, że tu będzie ta serial, ale się pomyliłam. I'll take a look. Okej, chyba nie ma żadnych skrytek tutaj. To idziemy powiedzieć matce, że jej dziecko nie żyje. Bo tak by mi się wydawało, że wszystko mamy. Odpoczęliśmy, także jak bandyci nas zaatakują przy wyjściu, to będziemy mieli jak się obronić. Nie atakują? Odda to była, nie? Co my tu mamy? Kolejna turystka w darze, skinieniem głowy daje znak towarzyszom z rozbieganym spojrzeniem. Zgotujmy jej właściwe powitanie. Porozmawiajmy. Wyciąga ostrze i uśmiecha się. Obawiam się, że nie rozumiesz istoty problemu, koleżanko. No, obawiam się, że wy nie rozumiecie, ale niech wam będzie. Szkoda, że tylko dwa zaklęcia, no ale... Nie podchodź za blisko, może jeszcze nie. Hej. My sam jakiś walczący. A tu jest łucznik, dobra. Nie, co ty robisz? A, musi podejść po prostu, okej. Okay. Żebyś nie zmarnował zaklęcia, to na kogoś, kto ma lepsze obrażenia. Ach, fajne są te. Rykoszety, minolety. Dobrze, ty musisz tego co niedźwiadek. A, twój lisek bije tego, więc ty tego. No, lisek zmienił target, albo ja źle spojrzałam. Poważne obrażenie, dawajcie. Jakiś klucz. Mała właścicielka słonego masztu chce, bym powstrzymała zbirów dręczących jej klientów. Jeden ze zbirów upuścił klucz, który wydaje się pasować do drzwi domu w darze Ondry. Ciekawe którego. A najpierw jednak powiem mamuśce, że... Niestety jej syn zginął. Udało ci się znaleźć mojego Derina. No i teraz tak. Co odpowiedzieć? Derin został zamordowany, bardzo mi przykro. Nie wiem jak ci to powiedzieć, ale on nie żyje. Nie potrafię sobie nawet wyobrazić twojego bólu. Lepiej usiądź, Derin nie wróci. Grupa żeglarzy widziała, jak wsiada na pokład wajliańskiego statku. Mówił, że poszuka lepszego życia z dala od Zatoki Buddu. No nie będziemy oszukiwać, nie? Bez sensu, bo by czekała wtedy, czy wróci. On nie żyje, naprawdę? Spodziewała się czegoś innego? Okrucieństwo. No, okrutna nie jestem. No, dwójeczka niech będzie. Nie wiem, jak ci to powiedzieć, ale on nie żyje. Nie potrafię sobie nawet wyobrazić twojego bólu.
Odda otwiera usta i patrzy na ciebie wstrząśnięta. Mój chłopiec nie żyje? To niemożliwe, co się stało? Darin bronił jednej z prostytutek przed grupą zbirów. Był bardzo odważny, powinnaś być z niego dumna. Łukaj szybko podnosi dłoń do ust, jej oczy błyszczą od łez. Bogowie, a co to zmieni? Nigdy nie pozwoliłabym, żeby mój chłopiec zginął za jedną z tych kobiet. Ale tłumi łkanie, wycierając się rękawem. Mogę się tylko modlić, by bogowie byli dla niego łaskawsi w następnym życiu. Może jest nadzieja dla jednego z moich dzieci. Po upływie kilku sekund zamyka oczy i przełyka. Sądzę, że lepiej znać prawdę, niż nieustannie się zastanawiać. Dziękuję, że przynosisz odpowiedzi. Proszę, weź to. Tych kilka pamiątek chciałam pewnego dnia dać Darinowi, ale teraz nie będą mu potrzebne, a raczej nie będę mieć kolejnego dziecka, któremu mogłabym je przekazać. Wzrost reputacji. Jakiś pierścień mamy. Tak, jeszcze muszę zapamiętać, co gdzie jest, nie? Gdzie są pierścionki? Tak, bo nie ma w skrzynce, no. Mały pierścień ochrony. Hard, refleks, wola. No, tankowi, nie? Ten ma odbicie plus 5. On to będzie miał tutaj największą obronę. Okej. Okay. Wytrechy też niech idą. Lina z kotwiczką. Przedajemy potem z poziomu tego. Cukier. Ja pod ręką w ogóle nie mam mikstur. Mikstura wytrzymałości. Dobra, trzymaj. Nadprzyrodzonej celności. Na pewno jakiemuś łucznikowi. Mikstura regeneracji. Tym niebiesko-zielonym płynom przypisuje się moc regeneracji sił oraz stopniowego przywracania energii życiowej zmęczonym i przygnębionym. Mak nam często tutaj obrywa. Niech ma. Mała mikstura wytchnienia. Czas trwania aktywnych niekorzystnych efektów minus 4. Czas trwania niekorzystnych efektów minus 20% przez 30 sekund. Tych mikstur używa się zazwyczaj, aby oczyścić ciało z trucizn i podobnych przypadłości, chociaż powstały też warianty robiące mniej bałaganu. Te mieszanki zmniejszają czas potrzebny na powrót do sił. Jakieś trutki, nie trutki. To na pewno nie jemu. Zwój bliźniaczych głazów. To jest dla druida. A my druida nie mamy, nie? To jest kapłan. Zwój piętna natury. Wrogowie w obszarze działania świecą bladozielonym blaskiem, przez co stają się łatwiejszym celem. Światełko. Zwój modlitwy o odwagę. Wzmacnia odwagę towarzyszy w obszarze działania, przyznając im dodatkową odporność na ataki powodujące przestraszenie lub przerażenie. Ja w ogóle muszę zobaczyć, czego mogę się nauczyć. Mroźna mgła. Nekrotyczna lanca. Nie lubię lanc. Chociaż. Żrąca pijawka Koncelhauta atakuje duszę celu, wywołując obrażenia od kwasu i przekształcając pozyskaną esencję duchową w wytrzymałość postaci rzucającej zaklęcie. O, to jest dość fajne. Alot zapamiętał. Druzgocące pchnięcie. Szybkie, miażdżące uderzenie mocy, które powoduje niewielkie obrażenia, ale ma dużą szansę na zakłócenie zaklęć przeciwnika. Osłona przeciwko żywiołom. To jest tylko podczas walki. Nie ma drugiej strony, nie? Aha, bo tu nie ma dwóch stron. To było. Kule mieliśmy. O, tu jest jakiś. Los iskrzony piorun. Postać rzucająca zaklęcie tworzy potężny piorun wypuszczany w linii prostej, odbijający się od ścian i uderzający we wszystko na swojej drodze. No, nie lubię właśnie, jak wszystko uderza, bo zawsze wtedy moi też obrywają.
Nadprzyrodzona celność to bufek jakiś. Dobra, no sprawdzone to. Czy tu jeszcze mamy jakieś grymuary czy coś? Nie, nie. Gdzie w ogóle lądują grymuary? Tutaj? Nie. W broniach, okej. Okay. Shall be discreet. A właśnie, jak on ma ze swoim grymuarkiem. Zimny uchwyt Kalakota. Dłonie maga stają się tak zimne, że zamrażają wszystko, czego dotkną. Zadają obrażenia od zimna i zmniejszają celność ofiary. Byśmy mieli wtedy ostatnie zaklęcie poziomu pierwszego, a można jakoś usunąć? A to muszę jakoś zapamiętać? No nie, no to już mam przecież. Magiczny sobowtór. Poznane. Czyli mamy to i sobowtór jakiś. Poziom drugi. Jeszcze mamy jedno miejsce. Tu mamy dwa miejsca. A to nie wiem, to chyba może mamy poznane, ale nie nauczone? Nie mam pojęcia, o co chodzi. Coś takiego. Dobrze, mamy klucz do jakiegoś domu. Nie od rozpadający się dom. Przypuszczam, że to będzie tutaj. To idziemy sobie tam. I shall be quiet as a calm sea, which is not very... W sumie to jeszcze... Tu nie zwiedziliśmy. Rybak. Wajliańską kompanię handlową sobie zostawimy na następny filmik. Chyba, że tak się stanie. Pallegina. Niech bogowie przeklną tego sukinsyna. Kobieta zaciska zęby ze złości, a jej szeroko otwarte złote oczy migoczą, utkwione w horyzont. W końcu zdaje sobie sprawę z twojej obecności i odwraca ku tobie opierzoną głowę. Chcesz może pokierować pechową wajliańską kampanią handlową? Nawet półgłówek może coś z nią wskórać. Ponownie zaciska zęby i podejmuje. Cicho. Zakładając, że nie przeszkadzają ci plamy krwi. Co dokładnie się tu dzieje? Dokładnie? Gdybym wiedziała, byłabym w lepszym nastroju. Jedyne co wiem dokładnie, to że Mestre Verzano bardzo chce się znaleźć w grobie przed końcem tej pory roku. Kobieta spogląda przez chwilę w stronę składu i krzywi się. Pozdrawia cię lekkim skinieniem głowy i szybko odchodzi. I tak jak mówiłam, załatwimy sobie... O, ale duszyczki mamy. O'Magdon McNeely. Oczywiście barwna historia i sięgamy ku duszy. Widzisz mężczyznę manipulującego przy zamku, nasłuchującego, obwieszczającego sukces przytyknięcia. Trwa to chwilę, ale w końcu udaje się. Psztyk. Mocniej przekręca igłę. Kolejne przytyknięcie. Jeszcze odrobinę. Psztyk. Promieniując samozadowoleniem, popycha drzwi dobrze zabezpieczonego budynku i wchodzi do środka.
Drży, przekraczając próg, a jego źrenice zwężają się na chwilę, gdy drzwi same zatrzaskują się za jego plecami. Trzykrotne przytyknięcie. Zamknięte. Przeszukuje cichy budynek bez krzty subtelności. Niczego nie zabiera, na jego twarzy rysuje się tylko wyraz rozżalenia, gdy mija biżuterię oraz mikstury. Nikt nie staje mu na drodze, gdy przemyka się z pokoju do pokoju. Jest sam, przez nikogo nie niepokojony. W końcu w obskurnym, pokrytym kurzem pokoju znajduje klapę ukrytą niedbale pod postrzępionym dywanem. Zamek jest zardzewiały, stary i prosty. Podaje się z łatwością pod uderzeniem rękojeści miecza. Mężczyzna gwiżdże przez zęby, widząc zgromadzone skarby. Adrowe młoty, obsydianowe ostrza, zbroje z łuski smoka. Wymienia własny miecz na wielkie adrowe młoty, na wielkie zdobione symbolem czarne ostrze i zabiera ze sobą wszystko, co tylko zdoła unieść. Gdy zatrzaskuje klapę za sobą, dobiega go wibrujący, zawodzący pisk. W panice próbuje biec, jednak ładunek, który niesie, zanadto go obciąża. Złorzecząc, odrzuca wszystko prócz miecza i wspina się po biblioteczce do zakratowanego okna. Mieczem rozbija szkło i zaczyna grzmocić w żelazne kraty. Krzyki dobiegające z oddali dodają mu sił. Wreszcie rozlega się głośny szczęk i przeszkoda ustępuje. Mężczyzna przeciska się przez otwór, kalecząc każdy fragment niezakrytej skóry i rzuca się do ucieczki, a obsydianowe ostrze na jego plecach promienieje delikatnie pośród ciemnej nocy. Mors Somnus. Kolejna duszyczka, do której sięgamy. Widzisz leżącego na macie mężczyznę, który pogrążony jest w niespokojnym śnie. Rzuca się on na wszystkie strony, niezdolny do tego, by prawdziwie odpocząć. Skryte za powiekami oczy biegają w tę i z powrotem, a pełne cierpienia jęki wydobywają się z jego ust. Kręci się niespokojnie. Leży na plecach i po chwili przekręca się na bok tylko po to, by zaraz obrócić się z powrotem na plecy. Pot zalewa mu czoło. Drzwi prowadzące do komnaty uchylają się powoli. Na twarz śpiącego mężczyzny pada blade światło z korytarza. Do środka prześlizguje się drugi, znacznie młodszy mężczyzna. Młodzieniec porusza się bezszelestnie, a jego stopy układają się z wyważoną precyzją. Podchodzi do śpiącego i wolno unosi w dłoniach dwa sztylety. Staje nad mężczyzną i spogląda na niego z palącą nienawiścią, skrywaną pod niewzruszonymi rysami. Nie porusza się. Tkwi nieruchomo u wezgłowia łóżka, gotowy do ataku. Oczy leżącego mężczyzny otwierają się gwałtownie, mruga zdezorientowany, próbując przegnać sen z umysłu. Przestaje mrugać, gdy dostrzega stojącego nad sobą chłopca ze sztyletami w dłoniach. Z jego twarzy znika wyraz zdezorientowania i zastępuje go przerażenie. Mówi tylko – ty, ale wtedy młodzieniec już go dopada. Chłopiec przyciska szyję mężczyzny kolanem, po czym wbija jeden ze sztyletów w brzuch. Pochyla się i odsłania wielką czarną bliznę na szyi, biegnącą od prawej żuchwy do lewego obojczyka. Mężczyzna harczy i wydaje odgłosy przypominające stłumiony kaszel. Próbuje mówić pomimo zmiażdżonej krtani. Chłopiec spogląda na niego ponownie, uważnie obserwując, jak mężczyzna powoli odchodzi. Następnie unosi obydwa ostrza i wbija mu je w oczy. I się wycofujemy. No i mamy właściwy dom. Zapiszemy sobie. Zapisz. Wchodzimy. A Efre ma wyzywający wyraz twarzy. Nosi solidny, choć podniszczony pancerz. Wydaje się być dumna z każdej rysy i wgniecenia. Nie wyglądasz na kogoś od rycerzy. Czy mogę coś dla ciebie zrobić? Kim jesteś? Jestem Efre, porucznik dwunastki. Stuka w powgniatany napierśnik. Jesteśmy ostatnim oddziałem Zatoce Buntu, który pamięta, co to znaczy być z Jelenioboża. Niestety, najwyraźniej tylko mnie martwi to, jak Maja traktuje miejscowych. Jestem tu w sprawie kłopotów w Słonym Maszcie. Zwykli ludzie są wściekli. I słusznie, ta bałamutna aumałanka podlizuje się arystokratom, śmieje się kpiąco.
Wykorzystuje tragedię dziedzictwa Wajdwena, by napchać sobie kieszenie. Nie jest lepsza od eederskich włodarzy, których pogoniliśmy 200 lat temu. Tutejsi znają cię jako osobę bezstronną. Maea sprawiła, że tylko bogaczy stać na korzystanie z jej usług, a mimo to siedzi w najbiedniejszym dystrykcie Zatoki Buntu. Gdzie tu uczciwość? Wzięliśmy sprawy we własne ręce, ale to ona jest tu prawdziwym przestępcą. Dlaczego jej nie każesz odpuścić? Słuszna uwaga, spróbuję nakłonić ją do obniżania cen. Albo jestem po stronie Maei, dość już przemocy. No przemocą nie wymusza się, nie? A Efres pogląda na swoich ziomków. Przykro mi, że tak to widzisz. Dobra bitka nie jest zła. W sumie to przewrócimy ją. No szkoda, że nie jest napisane, nie? To jest mag, to jest ten łucznik. Ją wykończymy, to reszta się rozpierzchnie, bo to przywódczyni. A dopiero w walce, jeszcze walki nie ma. Dobrze, troszkę okrążyli mi tego biednego Ederka. Okej. Okay. Gdzieś mieliśmy jakiś figurka obsydianowej lampy. Jeden raz przed odpoczynkiem, przywołanie trzy razy zjawa. Dobrze. No dobrze. Kogo niedźwiadek atakuje? Niedźwiadek atakuje tego, tak? Aefra. Czyli ty też atakujesz Aefra. Lisek atakuje nikogo. Lisek zabłądził. I będzie atakował tego. Ty, kolego, rzucisz nam błogo. No to chyba jest błogo w tym miejscu. No, tak cały czas mówię błogo. Niedźwiadek atakuje tego. No to ty też atakujesz tego, moja droga. Tak samo ty. Litości. Aefred cofa się chwiejnie, z trudem trzymając się na nogach. Proszę. Zadaj zabójczy cios. Gin. Nie miałam wyboru, tak w ogóle, nie? Nic fajnego z ekwipunku. Jajo. Cukier. Granat. Ale kamyczek. Nie taki wybuchający. Mam nadzieję, że nikt mnie po drodze nie zaczepi. Jeszcze tutaj troszeczkę miejsc mamy do zwiedzenia. Właśnie w następnym filmiku sobie ogarniemy tą kompanię handlową. No i myślę, że latarnię morską. Coś kojarzę z latarnią, ale nie wiem, czy mi się gierki nie mylą, więc... Nie będę tutaj kombinować. Fajnie to pokazuje, nie? Że idą. Czy nie było też jakichś zbirów? Chyba nie, nie?
Maya. Good day, stranger. Zawsze dobrze jest mieć kilku dodatkowych gości. Jakieś postępy w sprawie tych łobuzów? Udało mi się znaleźć ich prowodyrkę. Nie będzie więcej przeszkadzać ani tobie, ani nikomu innemu. Maya uśmiecha się, odsłaniając rzędy dużych, ostrych jak sztylety zębów. Tę wiadomość trzeba uczcić. Weź trochę miedziaków i baw się dobrze. Uśmiecha się szerzej. A jeśli postanowisz zabawić się tutaj, otrzymasz specjalną zniżkę. Jeśli potrzebujesz jedynie odpoczynku, dostaniesz izbę za darmo. O, super, nie? Nieznaczny wzrost reputacji. Sagani unosi brew. Ktoś ci wyjaśnił te sprawy, prawda? W przypadku naszych dzieci zajmuje się tym Kalu, ale jeśli z tobą nikt o tym nie porozmawiał... Niebieskie symbole na jej twarzy wykrzywiają się w porozumiewawczym uśmiechu. Co mogę zrobić dla tak uroczej niewiasty? Nie wiem, co to za przerywnik śmieszny. Po odrobinę spokoju. Izbę. 500 za serel już. Proszę. Za pół cenę. No ale szeroką rafę i tak musimy płacić. No ale... Błyszcząca perełka nam wystarczy. No i na dzisiaj to by było wszystko. Dzięki bardzo za uwagę. Jeżeli wam się podobało, to łapkę w górę. Proszę subskrybujcie kanał. No i do usłyszenia w kolejnych filmikach.